Cześć, witajcie, z tej strony Kubianko, to jest kolejny odcinek z Medal of Honor Warfighter. No i w dzisiejszym odcinku jesteśmy w tym domu, co poprzednio. Tutaj spadłem, nie wiem, w ogóle coś się rozwaliło. Oho, tutaj się taki wybuch był. Tego nie nagrałem, bo jakoś tak postanowiłem, że będzie ten wybuch, nie spodziewałem się tego. Tutaj słyszę, że jakieś działko jest wybuchowo dobre. Zobaczymy. Dobra. Dobra, po gościu. Pokonany. Zdołuję na ilu ich jest. Dobra. No chyba z trzech ich było w takim... Widzicie, normalnie tam jest ich narozwalane tylu. Okej, dobra, kolejny w tych samych miejscach co poprzednio. Tam się pali, może granatą rzucimy. Dym. Dobra. Granat wybuchł. Chyba tam nikogo nie uszkodził za bardzo. Dobra. Może się przybliżymy. Chociaż nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł. Ło! Ło! Gdzie? Nawet widziałem, że ktoś strzela do mnie. Ale skąd? Dobra. Nad głową mi pociski tutaj latają. Tutaj trup. Nie bardzo. Nawalamy w ścianę. Chyba to chyba nic za bardzo nie zrobi, bo... Dobra, dostał? Clear, dobra. Czysto. Zgadza się? No to lecimy, jak czysto, to czysto. Którędy, chłopaki? Ten, tak? Przeskakuj, dobra. Fajnie, przeskoczył. No i mamy tutaj... Jak powoli szturmujemy... Aha, tu jest. Oni mają dobrą taktykę. Jeden się wychyla, a jednocześnie drugi się wychyla i w tym momencie... po prostu on osłania moją uwagę i dosyć, że jednego nie trafię. Okej, bardzo ładny headshot. Się tam podnosił, dostał w plecy, ale wyszło na nasze. Dobra, piękny headshot. Tam czyżby ktoś jeszcze żył? Aha, tutaj. Dobra, piękny headshot i kolejny. Trzy z rzędu. Tutaj widzę kolejnego czwartego gościa. Może headshot znowu pójdzie? No, dawaj, wychylaj się. Oni są sprytni. Dobra, granatik. W sumie to tam granaty mogę wykorzystywać w 100%, bo mam teraz jeszcze jednego. Och, piękny wybuch. Dobra, dawaj ammo. Bo granat tylko jednego mam. Ammo. Dobra. Dwa granaty, spoko. Tu przeładujmy. Aha, dobra, tu jeszcze go się żyłeś, dobra, też tak dziwnie to wyszło. Och, dobra. Muzyka, napięcie rośnie. Oho, tam są. Oś tyłu nas wzięli? Tam strzelam na oślep praktycznie tak z nadzieją, że trafię, ale tam widzę jakieś... Chociaż nie, to może być stąd. Oho, tak. Stąd jakieś działowali. Dobra. A nie, jeszcze żyje tutaj jeden gościu. Granat. Dobra, granatę też rzucę. Dobra, tam dostają bardzo ładnie. Aż FPS-y, proszę państwa, spadają. To się robi strasznie groźnie. Dobra. Myślałem, że te drzwi trzeba będzie wysadzić, czy coś w tym stylu zrobić, ale okazało się, że same się otworzyły. Przez jakiegoś terrorystę. Dobra. Move. Dobra. Tutaj szturmuje z wiodra trochę. No tak jest, strzelanie z wiodra wcale zło nie jest, efektowne jest. Wiadomo. Dobra. Ojej, no ale te lampy oślepiają strasznie. Może by rozwalić? No nie pomyśleli o tym w grze. Aha, dobra, drzwi. Zajmiemy się nimi. Tak jest, okej. Co możemy odblokować? Shotgun? To możemy? Nie możemy, nie bardzo. Myślę, że drzwi są najbardziej efektowne. Takie walnięcie, tupnięcie. I w sumie taki sam efekt, nie? Ło, ile headshotów!
Wszyscy? Na pewno? Aha, bo ci to są ludzie niewinni. Aha. Dobra. Odblokowaliśmy... Co to jest w ogóle? Tego nie pamiętam. Dobra. Zakładnicy. No i zmieniamy po... Zmieniamy kamerę. Aha. Teraz się zacznie. Ochrona zakładników. Tutaj kampimy z ACOG. Dobra, motorówki podpływają. Nasze chyba. Tak, tak, nasze. O, dostał nasz. No i... Mogliśmy się tego spodziewać. No, jest nieciekawie, jest nieciekawie. Jego znam tutaj. Oho, dobra, motorow. O, nieźle. No to się zacznie. Pamiętam tą misję. Aha, dobra. Fajnie, fajnie, pięknie. O, widok wroga. Ja tak trochę na oślep strzelam, tak? A nie, nie. I celownik mam, ale tak trochę on dziwnie wygląda. Szczerze wam powiem. W sumie nie wiem, czym strzelać. Ach, masakra. W ogóle nie trafiam. No ale cóż. Aha, to jest taki wybuchowy granatnik, dobra. Myślę, że to strzelam bronią po prostu karabinową, ale nie, okazuje się, że mamy tutaj strzelać z granatnika. No to od razu zmienia całkiem bieg rzeczy. Aha, dobra. Dobra, dostał jeden ziomu tutaj. Kolejni, helikopter jakiś tutaj. Dostają, dobra, bardzo ładnie. Widzę, że amunicji mamy dostatek, pełno. Dobra, tutaj. Tu jest jakiś, bardzo ładnie. Trzeba w ogóle chronić tego wszystkiego, bo oni mają RPG, mnóstwo RPG-ów. I to jest to właśnie. To jest to zagrożenie. A wiecie, mnie nawalacie? Ci też nawalają. Wow. Zobaczcie, jak się wszystko rozwala. Ogólnie w pierwszym odcinku z Medal of Honor mówiłem, że ta gra... O, jak się przedostaniemy, co? Dobra, mam. Mówiłem, że Medal of Honor to jedne wielkie, wielkie wybuchy. W sumie to nie tylko za wybuchy cenię tą grę, ale za wszystko, można powiedzieć. Och. O matko. Oho, tam są? Dobra, chyba jeden dostał. Jeden nie bardzo. Dobra, tutaj kolejni na mostach czekają. Mnóstwo ich jest tutaj. Dobra, tam widzę ziomka jakiegoś. Och, po prostu tak się obracają. No ale to jest właśnie wojna, jest nieprzyjemnie. Dla kierowcy, jak i... Tutaj przeszkadzamy sobie na przemian. Dobra. Wo, tutaj widzę gościa. No, nieźle. Wycofujemy. Tędy? Powiem wam, że naprawdę jest masakra. Jak w Azji, no po prostu. No w sumie to jest chyba Azja nawet. Nie wiem dokładnie. Drzewa, patrzcie, wszystko się przewala. Domy pływają po prostu. Okej, dobra, wydostaliśmy się z tego bagna tutaj, które się na nas waliło. Lada moment, jestem przekonany, że wszystko by już nie wytrzymało i runęłoby na nas. Co by się oczywiście zakończyło bardzo, ale to bardzo źle. Dobra, teraz wpływamy w jakąś mniejszą osadkę. Tu ich będzie też z RPG-ami mnóstwo. To jest jedna wielka mafia, oni są wszędzie tutaj. Jestem przekonany. Chociaż póki co jest czysto. Żeby się zaczynało. Aha, helikopter. Więc jednak się udało.
to that, Paladin One. I'm good. Stay quiet, stay down. No dobra, więc chyba teraz my sterujemy. Dobra, no to fajnie, trochę też sobie chciałem posterować. Okazuje się, że nie bardzo możemy po prostu tutaj przejść na helikopter, bo widzieliście, że nawalają do nas z RPG-ów mnóstwo. I tak jak mówiłem, byłem przekonany, że po prostu mimo tego, że... O, tutaj ilu jest. Dobra. Na szczęście teraz to nie ode mnie zależy. No weź gościu, czemu się zatrzymałeś? Niby trzymałem cały czas W, ale się zatrzymał. Dobra. RPG! Musimy gdzieś powtarzać, wszędzie stoją z RPG. Dobra. Dobra, w prawo tutaj. Jeśli mi się zmieścimy. Jasne, że tak. On strasznie porzuca do góry. Okej, tutaj widzę RPG ładnego i... Albo jakieś działko. Tak, działko tam było. Dobra, 200 metrów. Już niedaleko, już niedaleko. Okazuje się, o, pełno tego wszystkiego, normalnie dziadostwa. Okej, 100 metrów. O nie, mało HP ma nasz ziomek. Ale tylko tak mało metrów, 100 metrów. 50. No i teraz 150. Nie. Nie. Uda się, jestem przekonany, uda się. Yes. Tak, udało się. Mako, ready for exfil at Rally Point Bravo. Roger that, Paladin One. The helo, follow the helo. Paladin One, we have three friendly casualties on board. No i kolejne powodzenie. Misja się powiodła. Come on, Mako. Jak widzicie, biorą nas tutaj. It's okay, it's okay, we got you. We're going home now. Paladin One, we're good to go. We're good, hooked up, let's go, go! Roger that. Do nas na motorówkach nie gonili. Dobrze, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. To koniec misji. Koniec misji. Nie przegapcie kolejnej. Wyczekujcie kolejnych odcinków. No i żegnam się z wami. Na razie, cześć!